Dobrze. Zaznaczyłem miejsce, gdzie będzie stał nasz kiosk. Pierwszy kiosk postawimy w mgnieniu oka, Bob. Na pewno, Marto. Damy radę? Tak, damy radę. Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz! Proszę bardzo, panie Kamyk. Dziękuję, spychaczu. O, a kiedy skończę tutaj, będę potrzebował szofera, by mnie zawiózł na drugie spotkanie. O, to znaczy mnie? No dobrze, wrócę jak tylko odbiorę materiały dla Boba. Znakomicie. Dobra, materiały gdzie stoją? Dzień dobry, już jestem. Gdzie są te materiały? O! To ja już zabieram materiały na stację stadion. Spychaczu, czekaj! Ale te nie są na stację stadion! Ach, te są na drapacz chmurek, spychaczu. Wygląda świetnie, Bob. Jeden kiosk stoi, jeszcze dwa. Dokąd teraz, Bob? Pojedziemy na stację stadion, Tred, by zbudować czerwony kiosk. Już się robi! No i proszę. Mam wszystko, czego Bob potrzebuje do budowy kiosku na stadionie. Teraz muszę odebrać pana Kamyka. Pański szofer już jest, panie Kamyk. Dziękuję, spychaczu, i w samą porę. Za chwilę muszę wygłosić przemówienie na zamku. Na zamku? O nie! To jest kawał drogi stąd. Proszę bardzo, panie Kamyk. Wielkie dzięki. O, tylko pamiętaj, by mnie odebrać w drodze powrotnej, dobrze? Szoferze. No pewnie. Tak. Zaraz wracam.